Siema. Jak można oszukiwać w szachach? Szczególnie w XXI wieku, szczególnie podczas turniejów na żywo. Jest to pytanie. Które pojawia się stosunkowo często, szczególnie w świetle ostatnich wydarzeń w szachowym świecie, i w dzisiejszym filmie chciałem Wam pokazać przykłady tego, w jaki sposób ludzie w przeszłości oszukiwali podczas turniejów i w jaki sposób zostali złapani. Oczywiście jest to trochę pokłosie mojego wczorajszego filmu, dlatego pod koniec jego też odpowiem trochę na takie pytania czy zarzuty, które postawiliście mi w komentarzach wczorajszych. Natomiast chciałem zacząć od tego, że ludzie, bardzo często troszeczkę w zły sposób interpretują to w jaki sposób w szachach się czytuje, Ponieważ przez to, że ostatnio bardzo wiele osób gra po prostu przez internet, to wydaje się, że żeby oszukiwać w szachy wystarczy mieć takie coś, wystarczy mieć Gdzieś w pobliżu, na przykład, toaletę, no i po prostu sprawdzać sobie każdy ruch na telefonie. Oczywiście można tak robić, i przykładem tego jest na przykład arcymistrz Igor Rauzis, który w wieku 57 czy 8 lat zdecydował się nagle, że będzie sobie oszukiwał, grając w turnieje na żywo. Po prostu bardzo często wychodził do toalety, sprawdzał sobie pozycję, dzięki czemu jego ranking zbliżył się do 2700. W tamtym czasie to było takie wow, no bo zawodnik grubo po Nagle wziął się za szachy i okazuje się, że może niedługo wbije do grona zawodników 2700. Oczywiście kłamstwo ma dość krótkie nogi, no i został on przyłapany w, w toalecie z telefonem, no i jego wyniki zostały w pewnym sensie anulowane. Natomiast w taki sposób oszukują osoby, nie bójmy się tego stwierdzenia użyć osoby głupie. Ponieważ sprawdzić takie coś jest stosunkowo prosto, można przeszukać toaletę, yy, można popatrzeć na to, w jaki sposób ten zawodnik gra i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oszuści stają się coraz bardziej sprytni. I właśnie o takim przykładzie chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć. Jednakże musimy cofnąć się o 12 lat. Do Rosji, do Hantymantyjska, gdzie w 2010 roku odbywała się Olimpiada Szachowa. I w cudzysłowie, bohaterami dzisiejszego odcinka będzie trzech Francuzów. Po pierwsze, Sebastian Feller, czyli główny, głów, główna osoba, osoba, która została oskarżona za oszukiwanie. Jest to arcymistrz, zawodnik, który w dość młodym wieku wbił tytuł arcymistrza. Zawodnik, który grał po prostu bardzo dobrze w szachy. Był taką. Może to za duże słowo, ale jednak nadzieją francuskich szachów. W 2009 roku, jeśli dobrze kojarzę, był, został on w ogóle mistrzem Francji w Blica, co pokazuje, że potencjał na pewno miał. Drugą osobą, o której chciałem wam opowiedzieć, jest Arnaud Howard, czyli dyrektor drużyny francuskiej, który również brał udział bardzo duży w tym procederze. I trzecią osobą będzie Francuz Cyril Marzolo, mistrz międzynarodowy, ranking około 2300-2350, który do Rosji nie pojechał, siedział u siebie i sprawdzał konkretne ruchy z komputerem. Ale w jaki sposób to się działo? Żeby Wam to trochę ułatwić zrozumienie, przygotowałem bardzo profesjonalny plik w profesjonalnym programie graficznym, a mianowicie w Paint'cie który na pierwszy rzut oka może wygląda totalnie głupio, ale jeżeli wytłumaczę Wam co tutaj się dzieje, to dużo lepiej zrozumiecie w jaki sposób ów proceder miał miejsce. Przede wszystkim mamy tutaj cztery szachownice koło siebie i ośmiu zawodników. Każde kółeczko to jest osobny zawodnik. Powiedzmy, że drużyna francuska gra na dole. Oszust numer jeden to jest Sebastian Feller. Jest to człowiek, który po prostu grał sobie w szachy. On tam osiągnął dość dobry wynik. Zrobił 6 punktów z 9. Wygrał, zdobył złoty medal na tak zwanej szachownicy rezerwowej. Natomiast grał bardzo dobrze, potrafił wygrywać ze znacznie lepszymi zawodnikami, I, i to może nie tyle, że wzbudziło podejrzenia, co było właśnie takim jednym z czynników. Które mówiły, że coś tutaj jest nie tak. Natomiast o co w ogóle chodzi w tym schemacie? Jak widzicie, do każdej szachownicy są pewne koordynaty przypisane. A1, B2, C3, D4, E5 i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście one były niewidoczne, one nie były dostępne dla nikogo, natomiast to, była taki, to był taki umowny kod dla wszystkich oszustów, którzy brali udział w tym procederze. I jak to w ogóle wyglądało? Skąd oszust numer 1 za pomocą tych wszystkich E5, G7, i tak dalej, miał wiedzieć, w jaki sposób wykonywać posunięcia. I tutaj pokazuje to, jak bardzo, jeżeli ktoś chce oszukiwać, jest kreatywny. Ponieważ kierownik drużyny. Czyli pan Howard, arcymistrz, był oszustem numer dwa, no i on, jako że był osobą, która była powiedzmy kierownikiem, dyrektorem czy kapitanem drużyny, miała prawo dochodzenia pomiędzy szachownicami. Gdziekolwiek tylko chciał, mógł sobie chodzić, oglądać szachownice i tak dalej. To, co też jest ważne, to fakt, że transmisja z tego turnieju była. Transmitowana na bieżąco do Internet. I cały proceder był niezwykle pomysłowy, wręcz chciałoby się powiedzieć, że szacun, że goście coś takiego wymyślili, no ale robili to w złej sprawie, więc trudno jest takie osoby szanować. A mianowicie, mistrz międzynarodowy, który siedział sobie we własnym domu, oglądał transmisję. Po czym, jako że to były trochę też inne czasy, nie były aż tak skomputeryzowane i internet, no nie wiem, jak to dokładnie wyglądało, bo byłem wtedy jeszcze młodym człowiekiem, natomiast komunikował się z tą osobą za pomocą SMS-ów i wysyłał jej specjalny kod. I jak taki kod w ogóle mógł wyglądać? Generalnie chodzi o to, że dzięki temu, że tutaj mamy takie koordynaty, jak A1, B2 itd. i tak dalej, jesteśmy w stanie za pomocą czterech sygnałów, Pokazać, z którego pola, na które pole powinniśmy się ruszyć. I wyobraźcie sobie taką sytuację, którą zobaczycie zaraz na ekranie. A mianowicie, załóżmy, że gra zawodnik kolorem białym, który nie potrafi za bardzo grać w szachy, i czarnymi tak samo. No i następuje taka sekwencja posunięć. I mamy taką pozycję. Grający białymi nie wie, że to jest mat. Nie zdaje sobie z tego sprawy. Natomiast, i teraz znowu wracamy do schematu. Natomiast oszust numer dwa. Wie, że to jest mat. Dlatego oszust numer jeden, który gra partię, będzie czekał, co zrobi ten zawodnik. A ten zawodnik zrobi coś takiego. Podejdzie sobie i stanie w tym miejscu. Oznacza to, że trzeba wykonać ruch figurą z pola F. Następnie zatrzyma się tu na chwilę i wróci tutaj. Oznacza to, że trzeba wykonać y, ruch figurą z pola F3, następnie znowu zrobi takiego fikołka, stanie tutaj. Oznacza to, że trzeba znowu ruszyć na pole F, a następnie stanie sobie tutaj. I oznacza to, że powinniśmy się ruszyć figurą z F3 na F7. I jeżeli przejdziemy sobie do naszej szachownicy, to jesteśmy w stanie zagrać ruch Hetman F3, Hetman F7, nie mając zupełnie pojęcia o tym, jak działają szachy. I właśnie w taki sposób drużyna francuska, czy w zasadzie Sebastian Feller, yy, wraz ze swoimi wspólnikami oszukiwał. I wydało się to w dość groteskowy sposób, ponieważ jedna z kobiet, które yy, były, powiedzmy, zaznajomione tutaj nie chcę za bardzo jakoś przekręcić natomiast generalnie miała dostęp do powiedzmy bilingów czy SMS-ów yy, pomiędzy jednym z zawodników, yy, pomiędzy oszustami numer 2 i numer 3, i jeden SMS brzmiał coś w stylu: pospiesz się, musi wykonać ruch, czy coś takiego. I potem okazało się, że podczas jednej partii oszust numer 1 i oszust numer znaczy oszust numer 2 i oszust numer 3 byli w stanie yy, wymienić ze sobą około 200 SMS-ów. I oczywiście. To jest bardzo taki jaskrawy przykład i ja w żadnym wypadku nie mówię, że ktokolwiek w dzisiejszych czasach będzie chciał coś takiego powtórzyć. Natomiast to pokazuje jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie, jeżeli ktoś będzie chciał oszukiwać w szachy, to nie będzie tego robił w taki ordynarny sposób, jak za pomocą jakiegoś urządzenia typu telefon i będzie sobie sprawdzał ruchy. Tutaj jest też druga bardzo ważna rzecz. A mianowicie, pamiętajcie, że szachy na najwyższym poziomie sprowadzają się w dużej mierze do momentów krytycznych. Do momentów takich, w których na przykład jest zwariowana pozycja, i my w zasadzie to nie wiemy do końca, czy komputer ją ocenia super, czy ocenia, że przeciwnik nas atakuje i my musimy się bronić. Czasami jeden ruch jest w stanie zaważyć o wyniku. Dlaczego o tym mówię? Wyobraźcie sobie wasze zmagania. Na przykład z zadankami szachowymi. Na pewno wielokrotnie mieliście coś takiego, że jak ktoś Wam powie, że w danej sytuacji jest mat w dwóch ruchach, to go bardzo szybko znajdziecie. Ale potem, gdybyście mieli taką samą szach partię, takie same zadanie na szachownicy, podczas prawdziwej partii, to dużo trudniej jest to znaleźć, bo nie mamy tego, tej takiej zielonej lampki, która mówi: skup się, bo tutaj jest mat. I na najwyższym poziomie, jeżeli ktoś chciałby oszukiwać, to on nie potrzebuje w partii, która trwa 100 ruchów. Iść 100 razy do toalety. Ba, strzelę, że nawet nie będzie potrzebował 10 razy dostać jakiegokolwiek sygnału, tylko najczęściej wystarczy mu 2 czy 3 sygnały, szczególnie jeżeli osoba, z którą powiedzmy jakoś tam współpracuje, będzie w stanie y, poprawnie wypatrzeć, w którym momencie on potrzebuje tej pomocy. Y, drugi przykład, który chciałem Wam podać, i tutaj nie będę podawać, wiecie, na no, szachownicy przykładów, a tylko sobie z Wami o tym pogadam, jest to przy przykład Borisława Iwanowa czyli zawodnika z Bułgarii, który był przeciętnym szachistą. Nie wyróżniał się niczym dziwnym, natomiast w 2012 roku nagle jego poziom gry znacznie skoczył. To było bardzo dziwne, bo wiecie, no, taki wzrost rankingowy nie jest niczym złym. Natomiast zawodnik ten zaczął jeździć na turnieje i ogrywać arcymistrzów, osiągał świetne wyniki i znowu, podobnie jak w przypadku innych zawodników, którzy używają silniczków czy coś. Kilka jego ruchów było delikatnie mówiąc kontrowersyjnych, bo my, jako szachiści, nawet taki szachista marny jak ja, czasami jesteśmy w stanie zwrócić uwagę na to, że ruch, który ktoś wykonuje, jest zupełnie z innej beczki. U niego takie, miejsce, takie rzeczy miały miejsce. I po, dość szybko, podczas osiągania tych wyników, zaczął on być oskarżany, że coś tu. Kurdebele jest nie tak. Natomiast nigdy nikt go nie przyłapał. Nawet Veselin Topałow, czyli przecież no, jeden z najlepszych szachistów, jacy chodzili po tym łez padole, yy, mówił, że jak będzie tak dalej ćwiczył, jak będzie się tak dalej rozwijał, to droga otwarta do reprezentacji Bułgarii. Dawaj gościu, lecisz. Jednakże im dalej w las, tym podejrzeń było znacznie, znacznie więcej. Co ciekawe... Borisław, czy Boris, Borysław, Borysław e, unikał kontroli. W sensie unikał w tym sensie, że jeżeli były jakieś takie ogólne kontrole, typu wykrywaczem metali, czy wykrywaczem jakichś tam dźwięków, czy czegokolwiek, on zawsze przez nie przechodził, natomiast unikał takich personalnych kontroli, typu, że wiecie, mieliby go kolokwialnie mówiąc przetrzepać, pomimo tego, że wielu zawod... wielu jego przeciwników wręcz na to e, nalegało. Gdy tych podejrzeń było coraz, coraz więcej, to on w końcu w grudniu 2013 roku zgodził się, ponieważ w pewnym momencie ludzie zaczęli podejrzewać, że on w bucie posiada jakiś nadajnik, który na przykład mu wibruje. I wiecie, no jakieś tam alfabety typu pi, 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 które oznaczają cokolwiek, mogą w takiej sytuacji bardzo mocno pomóc. Nawet coś takiego, że masz krytyczny moment, zatrzymaj się, więc dostajesz jakiś sygnał i zaczynasz liczyć, to są takie rzeczy, które realnie mogą pomóc. I on w 2013 roku w grudniu zgodził się na to, że no okej, okay, no to przeszukajcie mi buty. Przeszukali mu buty, nic nie znaleziono. Jednakże w dalszej części turnieju Znalazłem taką informację, że jakiś jego przeciwnik znalazł jakieś wybrzuszenie na jego plecach i że to było uznawane za to, te przeciwnicy uznawali, że tam jest jakiś nadajnik, który sprzedaje mu jakieś wibracje. No i koniec końców, on ze względu na te wszystkie oskarżenia, Koniec końców nie zgodził się na jeszcze bardziej dogłębne kontrole osobiste. Wycofał się z życia szachowego i w tamtym też roku, w grudniu, znaczy w styczniu kolejnego roku, został już wycofany z listy rankingowej. No i aktualnie, gdybyście poszukali Borislaw Iwanow FIDE, to nie znajdziecie o nim żadnych informacji, o żadnym rankingu itd., itd. I dlaczego ja wam o tym mówię? Czy ja z tego miejsca chcę wam przekazać. Hans Niemann ma w uchu jakiś przekaźnik, skupcie się, to tam zobaczycie taką małą krótkę. Nie. W żadnym wypadku. Chcę Wam tylko uświadomić jedną bardzo ważną rzecz. My, jako szachiści, którzy nie oszukujemy, nie wiemy, jak to robić. W sensie, to wiem, że to brzmi bardzo głupio, ale. Można to porównać do czegoś takiego, że jak macie złodzieja, złodziej chce was okraść, a wy macie drzwi przeciwwłamaniowe, no to złodziej raczej nie przyjdzie z łomem albo z nożykiem, żeby je wybić, tylko dobierze takie narzędzia, które pozwolą mu przez te drzwi po prostu przejść. I to jest taki trochę głupi przykład, zdaję sobie z tego sprawę, natomiast on pokazuje, że. W tego typu sytuacjach po prostu zawsze jest taki powiedzmy wyścig zbrojeń. To trochę tak jak, nie wiem, na jakiejś wojnie, no, nikt nie miał systemów antylotniczych, gdy jeszcze nie było samolotów, no bo nie były one potrzebne, prawda? Dopiero gdy takie, po, taka potrzeba była, no to tacy ludzie zaczęli wymyślać. Jak się przed tym bronić? I bardzo często tak to wygląda. I ja w żadnym wypadku nie chcę tutaj jeszcze raz zaznaczyć, powiedzieć, że ktoś oszukuje albo ktoś nie oszukuje, tylko chcę Wam zwrócić uwagę na fakt, że takie oszustwa mogą być dużo bardziej wymyślne niż nam się y, wydaje. No i właśnie w przypadku Hansa Nimana, bo o to wielokrotnie pytacie, w jaki sposób mógłby on oszukiwać? Ja naprawdę nie mam pojęcia i. Z tego co czytałem na różnych forach, no, ludzie bardzo często mówią, że jeżeli ktoś ma jakiś taki malutki nadajnik, to on nie zostanie wykryty przez taką kontrolę, przez tą taką pałkę, która jeździ. Nie wiem na ile to jest prawda, no bo nie znam się na elektronicznych rzeczach. Natomiast wydaje mi się, że gdybym ja chciał oszukiwać, to raczej zrobiłbym wszystko, żeby wiedząc, że będą takie kontrole, żeby zrobić takie urządzenie, które ich unika. Nie sugeruje, że on robi coś albo nie robi czegoś, o czym też. Zaraz e, chciałbym powiedzieć, jednakże wydaje mi się, że ważne jest to, żeby zwracać uwagę na tego typu rzeczy, ponieważ wraz z rozwojem technologicznym będziemy świadkiem tego coraz częściej. Więc skoro tak, bo wiem, że na pewno wielu z Was ciśnie się teraz na usta, no to skoro nie jesteś pewien, drogi Tomku, czy jak to jakaś pewna niewiasta mnie nazwała w komentarzu, Panie Siema, skoro Panie Siema nie jesteś pewien, czy Hans oszukuje, czy nie, to po co w ogóle robisz o tym filmik? I wydaje mi się, że. Znaczy, to jest bardzo dla mnie dziwne, ponieważ wydaje mi się, że taką, taką rolą osoby, która robi cokolwiek z szachami, czy w jakikolwiek sposób udziela się szachowo, jest właśnie dzielenie się takimi spostrzeżeniami, jakie ja miałem w poprzednim filmiku. Bo według mnie, jeżeli ktoś na przykład. Mówi, że miał przeanalizowany wariant do 20 ruchu, a potem pokazuje wariant, w którym traci figurę i nic za niego nie ma. Albo gdy poświęca figurę intuicyjnie, a potem pokazuje wariant, po którym ma minus 4, to to jest pewnego rodzaju lampka ostrzegawca, na którą my, jako szachiści, a przede wszystkim my, jako twórcy szachowi, powinniśmy być wyczuleni. Ponieważ jeżeli ktoś oszukuje. I znowu nie mówię, że oszukuje czy nie, ale jeżeli ktoś by oszukiwał, to takie rzeczy trzeba po prostu wywlekać, a nie udawać, że no wiecie, w sumie no to nie do końca wiadomo jak to było. I jeszcze raz to powtórzę, nie wiem. Czy Hans Niemann oszukiwał? Mam szczerą nadzieję, że nie, aczkolwiek wydaje mi się, że taka jest moja rola, żeby mówić o swoich wątpliwościach. A jeżeli się komuś to nie podoba, no to przepraszam, ale raczej chyba już wielokrotnie pokazywałem, że jak coś mnie wkurza, albo coś mnie ciekawi, to wolę o tym nagrać filmik. Trzecia rzecz. Na którą chciałem zwrócić uwagę, to też taka rzecz, o której słusznie napisaliście, że powiedziałem w filmiku, że nigdy ja na przykład nie dostałem bana na Czeskomie, a tak naprawdę dostałem, bo dostałem go na koncie do spidranowania i że generalnie oszukuję widzów. No i wydaje mi się, że to był po prostu skrót myślowy. Liczyłem, że raczej zrozumiecie o co chodzi, natomiast ja dostałem bana na konto do spidranowania, z tego względu, że moi przeciwnicy zaczęli mnie masowo zgłaszać, ponieważ faktycznie grałem na trochę wyższym, poziomie niż Wskazywał na to mój ranking, na przykład 1500. Oczywiście to zostało szybko wyjaśnione, i bodajże dzień później jeszcze dostałem przeprosiny od pana z Czeskomu, który powiedział, że śledzi moje zmagania i że to po prostu jest nieporozumienie. Zostało to wszystko wyjaśnione. Natomiast jest znaczna różnica pomiędzy czymś takim, a czymś takim, gdzie ktoś mówi, że. znaczy, gdzie ktoś dostaje bana i otwarcie o tym później mówi. Przyznaje się, że no faktycznie oszukiwałem. To są dwie rzeczy, których równoważnie stawiać według mnie nie można. I czwarta rzecz już tak na koniec tego filmiku to to, żebyście, drodzy widzowie, nie byli dziadami. W sensie pojawiły się takie niemiłe komentarze w stosunku do Hansa Nimana, że takich ludzi to najlepiej coś tam, coś tam. Nie bądźcie tacy, mój filmik nie miał na celu pokazania tego, że on na 100% oszukuje. Miał na celu pokazanie wam wątpliwości, które szachista może mieć. Natomiast tak jak zaznaczałem jakieś 4 razy w poprzednim filmiku i pewnie z 5 razy w tym filmiku. Wątpliwości to jeszcze nie jest rzecz. Przez którą możemy być pewni I nie taka była moja intencja Zdaję sobie sprawę z tego, że raczej Dowody, które pokazywałem Wskazywały na winę niż na niewinę Nie pokazywałem na przykład wywiadu tylko do nie W którym Niman się tłumaczy Tylko raczej starałem się do niego Ustosunkować, bo też nie chciałem, żeby filmik trwał Dwie godziny Natomiast ustosunkowywałem się do tego I wybrałem takie sytuacje, które pokazują Że coś tu jest nie tak I mam nadzieję, że to zrozumieliście drodzy widzowie Bo to jest bardzo ważne, żeby nie oskarżać Kogoś ze stuprocentową pewnością, natomiast w mojej ocenie bardzo ważne jest zadawanie takich pytań, jakie ja zadałem w poprzednim filmiku. No i cóż, mam nadzieję, że po prostu to czaicie. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Mam nadzieję, że wyjaśniłem parę rzeczy, których może nie wyjaśniłem dokładnie w poprzednim filmiku. No i cóż, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Elo.